Proszę Państwa, Zygmunt August, jedyny syn Zygmunta Starego i Borysforcy Aragona, księżniczki mediolańskiej, urodził się 1 sierpnia 1520 roku w Krakowie. Zmarł zaś 7 lipca 1572 roku w Knyszynie. Żył więc 52 lata. Był w sumie człowiekiem niesędziwym, aczkolwiek średnia wieku w tym czasie była dosyć niska. Królewicz otrzymał dosyć staranne wykształcenie, umożliwiające mu, właśnie przygotowujące go w pełni do pełnienia rządów w obu monarchiach jagiellońskich. Władał wieloma językami, miał niewątpliwie szerokie horyzonty umysłowe, był również wielbicielem sztuki. Z jego panowaniem społeczeństwo szlacheckie łączyło bardzo duże nadzieje. Można powiedzieć, że panowanie króla zaczęło się bardzo efektownie, bo mając lat 9 został w wyniku elekcji Wittelrede wyniesiony na stolec wielkiego księcia litewskiego. W tym samym roku został również wybrany na króla Polski, a w 1530 już jako 10-latek został ukoronowany na Wawelu na polskiego monarchę. Biorąc to pod uwagę, a także fakt, że ojciec bardzo młodego króla zmarł dopiero w 1548 roku, to przez 19 lat na Litwie, a przez 18 lat w Polsce było dwóch monarchów. Oczywiście rządził naprawdę tylko jeden, to znaczy ojciec, wspomagany tutaj przez matkę królową Bonę. Rodzice dość szybko znaleźli młodemu monarsze żonę. W 1543 został zawarty związek małżeński między Zygmuntem Augustem a Elżbietą Habsburżanką, córką Ferdynanda I, podówczas króla Czech i Węgier. W 1558 Ferdynand I został także cesarzem. Małżeństwo to było nieszczęśliwe, a żona, no cóż, miała swoje wady. Była przede wszystkim obdarzona dziedziczną epilepsją, poza tym miała lekkiego garba. No, jako małżonka mająca zapewnić trwałość dynastii, to oczywiście nie była to ta wybranka losu. Król jej nie cierpiał, ona zresztą jego również. Małżeństwo trwało stosunkowo krótko, bo młoda królowa zmarła już w 1545 roku. Rok wcześniej rodzice zadecydowali, żeby wysłać Zygmunta Augusta na Litwę, żeby tam, no trochę pod kierunkiem również rodziców, zaczął uczyć się praktyki rządzenia jednym z państw jagiellońskich. Ta racjonalna decyzja miała jednak bardzo niedobre konsekwencje dla państwa, dla dynastii i w sumie dla również Zygmunta Augusta. Znudzony, i to mocno, świeżo poślubioną małżonką, młody człowiek wdał się szybko w romans z piękną wdową, Barbarą Radziwiłłówną. Romans ten przekształcił się w obopólną i szczerą miłość, co zaowocowało w 1547 roku potajemnym małżeństwem zawartym w Wilnie. Wracając do kraju, król tuż przed śmiercią ojca wyznał obu rodzicom
dobrze właśnie jest świeżo poślubionym, szczęśliwym małżonkiem. No, radość rodziców była oczywiście wielka. Król stary był już bardzo schorowany, więc specjalnie nie reagował. Wkrótce zresztą zmarł i w tym momencie zaczął się prawdziwy problem. Całe społeczeństwo szlacheckie wypowiedziało się przeciw małżeństwu króla. Szlachta tutaj uzyskała poparcie znacznej części senatorów i niektórych biskupów. Na pierwszym sejmie zwołanym w 1548 już za samodzielnych rządów, Zygmunt August spotkał się z bardzo ostrą krytyką ze strony całej Izby Poselskiej, która groziła mu, że jeśli nie odsunie niechcianej małżonki i niegodnej go małżonki, to wówczas wypowiedzą mu posłuszeństwo i go zdetronizują. Do opozycji przyłączyła się również matka króla, królowa Bona. Zygmunt August wytrzymał to zmasowane natarcie i oświadczył, że jeśli taka jest wola, to on woli stracić koronę niż odsunąć od siebie małżonkę. Ta reakcja króla przyniosła pewne uspokojenie nastrojów. W rezultacie król wymógł koronację swojej małżonki, jednak Bona nie zaakceptowała nigdy wniesienia Barbary do majestatu królewskiego, a opozycja również nie pogodziła się z decyzją króla. Spróbujmy się zastanowić przez chwilę, dlaczego taka reakcja społeczna i reakcja też znacznej części elit przeciwko, no, w końcu szczeremu uczuciu. Szlachta miała za złe królowi po pierwsze, że żeni się z poddanką. Po drugie, że przez ten związek wchodzi w bardzo ścisłe relacje z senatorami. Więcej z senatorami litewskimi. Obawiano się w związku z tym, że na Bawaru będą rządzić się Radziwiłłowie. Z kolei matka uważała, że to małżeństwo to jest dyshonor dla dynastii i rujnuje całą politykę dynastyczną, a tym samym utrudnia politykę zagraniczną państwa, bo polityka dynastyczna była bardzo często związana z polityką zagraniczną. Decyzja króla spowodowała więc rozdźwięk, i to zasadniczy, taki można być bardzo ostry, między matką a synem z jednej strony, a z drugiej strony między królem a społeczeństwem szlacheckim. Na kim w takim razie opierał swoje rządy Zygmunt August przez znaczną część swojego panowania? Już w momencie, kiedy król ogłosił swoje małżeństwo, poparcia udzieliło mu szereg starych rodów magnackich z korony. Przede wszystkim Tarnowscy na czele z Janem, słynnym wielkim hetmanem koronnym, równocześnie kasztelanem krakowskim. Ponadto udzielili mu poparcia Tęczyńscy, Firlejowie, Ostrologowie. Związało to monarchę na bardzo długi okres czasu z senatorami i jednocześnie odsunęło go od społeczeństwa szlacheckiego. Król tym samym w oczach szlachty nie spełnił pokładanych w nim nadziei i kontynuował politykę ojca polegającą na opieraniu się o elitę senatorską. W tym miejscu należałoby wyjaśnić, dlaczego szlachta, właściwie czego szlachta się domagała. Posłowie szlacheccy występowali z programem reform i z programem, który można scharakteryzować najkrócej jako
postulat o przestrzeganiu prawa państwowego. Historycy nazwali ten ruch szlachecki ruchem egzekucyjnym. Przestrzegania jakich to praw domagali się egzekucjoniści? Otóż na Sejmie 1504 roku, jeszcze za panowania króla Aleksandra Jagiellończyka, a więc stryja Zygmunta Augusta, uchwalono, że król bez zgody Sejmu nie może nadawać, nie może zastawiać dóbr państwowych, czyli dóbr królewskich, nie może ich również nadawać w lenno i nadawać na wieczność. Innymi słowy, wprowadzono kontrolę parlamentu nad procesem prywatyzacji państwa, tak byśmy to mogli określić terminem współczesnym. Również zakazano monarsze, aby jednocześnie obdarzał kilkoma urzędami senatorskimi tą samą osobę, żeby nadawał senatorowi urząd starosty grodowego czy urząd sędziego ziemskiego w tej samej ziemi. Te postulaty oczywiście uderzały w elitę władzy ówczesną i ograniczały swobodę nominacyjną i rozdawniczą królów. Następca króla Aleksandra, właśnie już ojciec Zygmunta Augusta, panujący od 1516 roku, nie przestrzegał tych praw. Więcej, postępował również wbrew konstytucji Michilnowi, uchwalonej na Sejmie Radomiu w 1505 roku, która stawiała równowagę między Izbą Poselską a Izbą Senatorską. Tymczasem król opierał się wyłącznie na Senacie, a Izbę Poselską lekceważył. Już w 1537 roku na tak zwanym Rokoszu Gliniańskim lub Wojnie Kokoszej szlachta zmusiła króla, dodać tu trzeba, że szlachta zebrana pospolitym ruszeniem, więc to było kilkadziesiąt tysięcy uzbrojonych obywateli, uzbrojonych no, jak na wojnę. W rezultacie król obiecał spełnienie wszystkich postulatów ruchu egzekucyjnego, tyle tylko, że obietnicy nie dotrzymał. Na korzyść króla można natomiast stwierdzić, że odstąpił od zdecydowanego ukarania przywódców tego swoistego buntu szlacheckiego. Społeczeństwo oczekiwało więc z niecierpliwością śmierci starego króla, licząc na to, że młody król wreszcie zrobi w państwie porządek. Jak już Państwu było powiedziane, młody król został, no, samochcąc można powiedzieć, wprowadzony w taki układ, który wykluczał przeprowadzenie reform. Sytuacja z punktu widzenia ruchu egzekucyjnego wydawała się zatem beznadziejna. Jednak w pewnym momencie nastąpiła nieoczekiwana zmiana polityki królewskiej. Głównym czynnikiem, który spowodował tę zmianę, była polityka królewska, polityka zagraniczna przeprowadzana przez króla, a raczej potrzeby finansowe związane z prowadzeniem tejże polityki. Może krótka charakterystyka właśnie polityki zagranicznej, którą prowadził ostatni Jagiello. Pierwszą taką dominantą to było utrzymywanie bliskich związków z Habsburgami. Tutaj król kontynuował politykę swojego ojca. Te bliskie związki z Habsburgami były umacniane przez kolejne małżeństwa. No już wspomniałem o pierwszej żonie Elżbiecie.
Król utrzymywał bliskie związki z domem austriackim, częściowo na złość matce. Matka była znana z antyhabsburskiej postawy. W większym jednak stopniu wynikało to z uwzględnienia polskiej racji stanu. Na czym rzecz polegała? Otóż cesarz rościł sobie pretensje do zwierzchnictwa nad księstwem pruskim. Oczywiście te pretensje wynikały z dawnego statusu księstwa pruskiego, które było przed 1525 rokiem państwem zakonnym, zwanym popularnie państwem krzyżackim. Ten bliski związek z Habsburgami łagodził właśnie napięcia między Jagiellonami a Habsburgami i łagodził jednocześnie naciski cesarza na księcia pruskiego. Związek z Habsburgami umocnił bardzo szybko po śmierci swojej drugiej żony Zygmunt August, żeniąc się z jej rodzoną siostrą pierwszej małżonki Katarzyny. Dodać trzeba, że małżeństwo było równie nieszczęśliwe. Różnica polegała na tym, że trwało dużo dłużej. Skutki polityczne były jednak dla Polski dosyć pozytywne. Po pierwsze, jak już wspomniałem, nie było problemów z księstwem pruskim. Po drugie, ułatwiało to prowadzenie aktywnej polityki króla na terenie państwa zakonu kawalerów mieczowych, już ostatniego państwa zakonnego w Europie. Tutaj jeszcze można dodać, że w wyniku traktatu wiedeńskiego z 1515 roku król Polski miał prawo do opieki nad arcybiskupami ryskimi, z czego oczywiście monarchowie polscy skwapliwie korzystali. Tak Zygmunt August, jak jego ojciec, mając przyjacielskie stosunki z domem habsburskim, prowadzili jednocześnie antyhabsburską politykę. Na coś takiego może sobie pozwolić państwo, które ma status mocarstwa. Rzeczpospolita i Litwa taki status mocarstwa lokalnego oczywiście posiadały. Jakie były przejawy tej antyhabsburskiej polityki? Zygmunt Stary poparł w 1526 roku swojego szwagra Jana Zapolię w jego pretensjach do tronu węgierskiego. Tu przypomnę, że pierwsza żona Zygmunta Starego to była Barbara Zapolia. Więcej, w 1540 roku Zygmunt Stary i Bona zdecydowali się wydać za króla węgierskiego Jana Zapolię swoją najstarszą córkę, Izabelę. No to był straszny cios Habsburgów, bo do tej pory Jan Zapolia był bezdzietny. Teraz otrzymał żonę i co prawda nie doczekał się urodziny syna, ale syn się urodził kilka miesięcy po śmierci ojca. Oczywiście Turcy i Habsburgowie skorzystali z okazji i zajęli resztę Węgier, podzielono się tutaj, ale w 1556 roku zaistniała okazja do rewindykacji dla Izabeli i jej syna części terytoriów węgierskich, mianowicie Księstwa Siedmiogrodzkiego. I tutaj oczywiście Zygmunt August udzielił siostrze mocnego, ale nieoficjalnego poparcia. Więcej, dyplomacja polska załatwiła w Stambule, że sułtan uznał panowanie Izabeli i jej syna w Siedmiogrodzie. Oczywiście musieli być tureckimi rędnikami. Dyplomacja habsburska zdawała sobie sprawę z tej dwulicowej polityki zagranicznej
prowadzonej przez Zygmunta Augusta, ale była bezsilna przede wszystkim dlatego, że otwarty konflikt między Polską a Habsburgami spowodowałby redukcję wpływów habsburskich na terenie Węgier do zera, bo na pewno by się wmieszała Turcja, no ryzyko było olbrzymie. Więc woleli brać za dobrą monetę no takie miłe, sympatyczne deklaracje kierowane do Wiednia z Wawelu. Wspomnieć trzeba jeszcze o roku 1553. Wówczas to dyplomacja polska odniosła chyba największy sukces w dziejach państwa polskiego. Otóż poseł polski Wojciech Kryski przekonał papieża Juliusza III, żeby nie uznawał tytułu cesarskiego, jaki sobie nadał sam Wielki Książę Moskiewski Iwan IV Groźny. Oczywiście Iwan IV kokietował papieża tym, że po uznaniu tego tytułu przejdzie na katolicyzm. No, dyplomata polski zdołał przekonać papieża, że jest to oczywista nieprawda. Tym samym tytuł cesarskiego władców moskiewskich miał również cesarz Karol V i inni władcy europejscy. Dopiero Piotrowi I udało się uzyskać uznanie państw europejskich dla tytułu cesarskiego władców moskiewskich, więc trzeba przyznać, że sukces był duży. Jako dygresję mogę powiedzieć jedno jeszcze, że w języku polskim istnieje ten car i cesarz. No, cesarz to jest ten przyzwoity władca czerpiący swoją władzę z Rzymu. A jeszcze był cesarz Napoleon I i Napoleon III. No, ale oczywiście władców moskiewskich Polacy nigdy cesarzami nie nazywali. Nazywali co najwyżej carami. A kto to był car? No car to był taki władca barbarzyński albo półbarbarzyński. Carami nazywano na przykład chanów krymskich albo chanów ordy nogajskiej. I jeśli Państwo sobie przypomną, to w językach europejskich określenie na cesarza rosyjskiego to jest car. Czyli narzuciliśmy Europie w warstwie językowej tą degradację tytułu cesarskiego władców Rosji. To się przyjęło. W latach 50. XVI stulecia ostatnie państwo zakonne w Europie przeżywało pogłębiający się kryzys. Sąsiedzi, a więc Dania, Szwecja, Litwa, Polska i Moskwa obserwowali ten proces z dużym zainteresowaniem i z wzrastającą nadzieją na korzyści kosztem słabnącego sąsiada. Pierwsza zareagowała Moskwa w 1557. Iwan IV Groźny zmusił wielkiego mistrza zakonu kawalerów mieczowych Fürstenberga do zawarcia traktatu polityczno-militarnego skierowanego przeciwko Litwie. W odpowiedzi na to wojska litewskie weszły do Infland i zmusiły tego samego mistrza do zawarcia traktatu antymoskiewskiego. Sam mistrz, jak Państwo widzą, niewiele miał tutaj do powiedzenia. W odpowiedzi w roku następnym już tym razem większa armia moskiewska wkroczyła do Infland i zajęła Narwę. W ten sposób Moskwa uzyskała po raz pierwszy w swoich dziejach dostęp do Morza Bałtyckiego i rzeczywiście dla Zygmunta Augusta powstał bardzo poważny problem. Kolejny wielki mistrz, tym razem już ostatni zakonu kawalerów mieczowych, Gotthard Kettler, no widząc sytuację beznadziejną, zdecydował się na opcję polską i poprosił Zygmunta Augusta o opiekę. Król tą opiekę przyjął, w rezultacie w 1560 doszło do 10-letniej wojny, którą historycy określają jako pierwsza wojna północna.
Do tych walk przystąpiła Szwecja, Dania, Moskwa i Litwa. Początkowo polska opinia publiczna zupełnie nie wykazywała żadnego zainteresowania tym problemem, no bo to było daleko. Nie tylko od Krakowa, ale nawet i od Warszawy. No jakaś tam Ryga, jakiś Rewel, no kogo te sprawy nad Wisłą mogły głęboko interesować. Jednak sytuacja uległa zmianie, ponieważ w 1561 roku Gotthard Kettler zdecydował się za zgodą króla na sekularyzację zakonu, przyjął wyznanie luterańskie i został jako lennik księciem Kurlandii i Semigalii. Został lennikiem zarówno korony, jak i Litwy. Reszta ziem zakonnych została wcielona zarówno do Polski, jak i do Litwy. W ten sposób Polska, chcąc nie chcąc, została zainteresowana problemem inflacji. To oczywiście nie załatwiało sprawy, bo na prowadzenie aktywnej polityki, przede wszystkim wojny, były konieczne środki. Król początkowo uzyskiwał te środki, zastawiając królewszczyzny i nadając w Lenna i na wieczność inne dobra królewskie. Wkrótce jednak te zasoby finansowe elity senatorskiej się wyczerpały. No i król stanął przed dylematem, skąd wziąć pieniądze na finansowanie swojej, skądinąd słusznej, polityki północnej. W roku 1562 monarcha zdecydował się nie tylko na zwołanie Sejmu do Piotrkowa, ale też i na zawarcie kompromisu z dotychczasową opozycją szlachecką, przede wszystkim Izbą Poselską, i szlachta oczywiście nie poskąpiła królowi podatków. Kompromis polegał na tym, że król przystał na znaczną część tych żądań, które wysuwał ruch egzekucyjny. Przede wszystkim zgodził się, żeby bezwzględnie były przestrzegane ustawy z roku 1504. A więc nikt odtąd nie miał mieć dwóch urzędów senatorskich, jednocześnie nie mógł być senatorem i starostą grodowym w danym województwie, też nie mógł łączyć funkcji sędziego ziemskiego i starosty grodowego. W tych dwóch wypadkach chodziło o to, żeby nie łączyć w jednym ręku jurysdykcji w zakresie kryminalnej, bo to jest domena starosty grodowego, z jurysdykcją cywilną, czyli z sądami ziemskimi. Postąpiono jednak w myśl takiego staropolskiego kompromisu i dotychczasowych podwójnych senatorów zachowano przy ich urzędach. No, dożywotnie oczywiście. Również nastąpiły, zgodnie z ustawodawstwem z 1504 roku, ograniczenia odnośnie duchownych. Jeśli duchowny sprawował urząd podkanclerzego lub kanclerza, nie mógł być jednocześnie prymasem, arcybiskupem lwowskim, biskupem krakowskim, biskupem kujawskim, poznańskim i płockim. Biskupem niższej rangi mógł być, czyli takim jak chełmiński, chełmski, przemyski czy kamieniecki. Ponadto przeprowadzono rewindykację dóbr królewskich. Wszystkie nadane bezprawnie po 1504 roku Lenna i wieczności wróciły natychmiast do skarbu państwa, no i sporo rodzin senatorskich zostało zrujnowanych. Natomiast jeśli chodzi o zastawy, to znowu przyjęto kompromis i pozwolono trzymać dobra królewskie w cztery dożywocia. Co oznacza dożywocie? Jeśli powiedzmy posesor dóbr, taki zastawnik, miał w chwili decyzji sejmów egzekucyjnych lat 70, to pierwsze dożywocie szybko się kończyło.
Następne trwało tyle, ile żył ten kolejny zastawnik. No, przy sytuacji nieszczęśliwej ten proces trwał 50-60 lat. Przy dobrym układzie po 10 latach Skarb Państwa odzyskiwał domek. Przyjęto ponadto szereg nowych rozwiązań. Do najważniejszych zaliczyć można utworzenie armii, stałej armii zwanej Armią Kwarcianą. Liczyła ona około 4000 żołnierzy i środki na nią pochodziły z 1/5 dochodów z dóbr królewskich. Armia ta stacjonowała na pograniczu południowo-wschodnim i strzegła kraju przed regularnymi najazdami tatarskimi. Można powiedzieć, że najazdy tatarskie zdarzały się co roku. Czasami były to małe najazdy, czasami duże. Tym się one różniły. Ale były regularne. Drugą taką reformą istotną było wprowadzenie funkcji instygatora koronnego, urzędu, którego zakres działalności można porównać do dzisiejszego prokuratora generalnego. On miał z urzędu ścigać najcięższe przestępstwa przeciwko królowi i przeciwko państwu. Reformy egzekucyjne miały niewątpliwie charakter niepołowiczny, nie były dokończone. Przede wszystkim zabrakło usprawnienia procedury sejmowej, co kilkadziesiąt lat później zemściło się i umożliwiło zastosowanie liberum veto. Tutaj historycy zgodnie obarczają winą króla, który uważał, że lepsza jest sytuacja, kiedy procedura jest nieustalona, bo w wypadkach wątpliwych czy w wypadkach konfliktu król, wykorzystując swój autorytet, będzie te sprawy regulował osobiście. Druga sprawa, której nie uregulowano, a którą można było przynajmniej częściowo uregulować, to był problem stałych podatków z pozostałych dóbr, przede wszystkim szlacheckich i duchownych, ponieważ wśród elit przeważały wyznania protestanckie, to można było przeprowadzić opodatkowanie dóbr kościelnych bez większego problemu. Król też tego nie dopilnował. Jednak te wszystkie zmiany, które wprowadzono, one po pierwsze usprawniły funkcjonowanie państwa, zapewniły, wzmocniły jego bezpieczeństwo, stała armia, i były to największe reformy, jakie wprowadzono w państwie polskim przed konstytucją 3 maja 1791 roku. W dodatku, w odróżnieniu od konstytucji 3 maja, nie były wprowadzone po to, aby ratować przed ostatecznym upadkiem państwo, tylko były wprowadzone po to, aby wzmocnić państwo, na które, jak wspomniałem, miało pozycję lokalnego mocarstwa. O ile Zygmunt August był współautorem tych wszystkich reform, to w wypadku Unii Lubelskiej można to określić jako niewątpliwego głównego autora. Zawiązanie Unii Realnej między Polską a Litwą było jednym z czołowych postulatów ruchu egzekucyjnego, wysuwanych od samego początku. Realizacja nastąpiła jednak dopiero w latach 1568-69. Dlaczego? Król, zarówno Zygmunt August, jak i jego ojciec, nie chcieli realnej Unii Polsko-Litewskiej. Woleli się zadowolić Unią
personalną, czyli władaniem przez królów obydwoma państwami jednocześnie. Skąd ten opór? Opór ten wynikał stąd, że w Polsce król był elekcyjny. Na Litwie król był wielki książę był dziedziczny. Wobec tego była automatyczna gwarancja, że każdy Jagiellon jako wielki książę litewski będzie musiał być wybrany automatycznie na króla polskiego. U schyłku lat 60. Zygmunt August zaczął tracić nadzieję na potomstwo, nie tylko męskie, ale nawet i żeńskie. Zdecydował się zatem w 1568 na przekazanie swoich dziedzicznych praw do Litwy koronie polskiej. Tu można dodać, że Republika Litewska eo ipso jest własnością Rzeczpospolitej Polskiej do tej pory. Jakby kto chciał tam w Strasburgu dochodzić praw, to jest podstawa prawna. Do takiej deklaracji króla doszło na wspólnym sejmie polskim i litewskim, zwołanym do Lublina na koniec roku 1568. Jednak z zawarciem Unii były problemy nie tylko ze strony litewskiej, ale ze strony polskiej. Otóż stronnictwo egzekucyjne domagało się, no oni byli trochę takimi rygorystami prawnymi. W związku z tym domagali się realizacji traktatu z Krewa z 1385, a tam było postanowione, że Władysław Jagiełło przyłącza Litwę do Polski. Koniec kropka. W związku z tym uważali, że należy zlikwidować państwowość litewską całkowicie, wchłonąć Litwę do korony i jeszcze w dodatku zmienić im nazwę. Zamiast Litwa proponowano Nową Polskę. Jak łatwo się domyślić, Litwini na tego rodzaju propozycje w żadnym wypadku przystać nie mogli. Królowi udało się narzucić swoim autorytetem zmianę postawy Izby Poselskiej. W tej sytuacji Litwini, orientując się, że Unia może być zawarta, pod wodzą Radziwiłłów zdecydowali się na nocną ucieczkę z Lublina i w marcu potajemnie opuścili Lublin, udając się na Litwę. Sądzili, że w ten sposób uniemożliwią zawarcie Unii. No oczywiście tak by się stało, gdyby właśnie nie zadziałał król. Król w tej sytuacji poparł stary rewindykacyjny postulat strony polskiej, mianowicie rewindykacji Wołynia i wschodniego Podora. Została więc dokonana inkorporacja województwa wołyńskiego i brasławskiego, czyli wschodniego Podola oraz województwa podlaskiego. Skąd się ten postulat brał? W kilku słowach. W 1340, gdy umierał ostatni książę Rusi Halicko-Włodzimierski, całe swoje państwo przekazał Kazimierzowi Wielkiemu. Wschodnią część tego państwa właśnie obejmowało województwo wołyńskie i brasławskie, a również województwo kijowskie. Do spadku zgłosili się oczywiście również Litwini i w wyniku kilkunastoletniej wojny zawarto kompromis dotyczący podziału. Niemniej jednak strona polska, wykorzystując to, że Jagiellonowie byli polskimi monarchami, nieustannie domagała się tych terytoriów. Jagiellonowie nieustannie odmawiali tego. Trudno im się dziwić. A w 1569 zaistniała właśnie taka możliwość włączenia tych terenów. Dodatkowo włączono również województwo kijowskie, ale to na wyraźne żądanie książąt wołyńskich, którzy mieli wielkie posiadłości na terenie Kijowszczyzny i chcieli, żeby to było w jednym państwie. Król jednocześnie zażądał od Litwinów, żeby wybrali nowy komplet posłów i przyjechali z powrotem do Lublina. Litwini tym razem wykazali się rozsądkiem, siedzieli do końca i 1 lipca została zawarta Unia Polsko-Litewska.
Cechą charakterystyczną było to, że zachowano wszelkie odrębności litewskie, a więc program egzekucjonistów został całkowicie odrzucony. Zachowano urzędy centralne, zachowano litewskie prawo, zachowano również urzędy drobniejsze, zachowano odrębny skarb, odrębną armię. A co było wspólne? Król i Sejm. I to wystarczyło. Senatorowie zostali włączeni do Senatu Polskiego, ale nie na końcu mechanicznie, tylko odpowiednio wysoko w hierarchii. Tak samo stało się z posłami. Więcej, wprowadzono instytucję alternaty, co oznaczało, że marszałkiem co trzeciego Sejmu musiał być Litwin. Marszałkiem co trzeciego Sejmu w następnej turze był Wielkopolanin i potem Małopolanin. Można powiedzieć, że bez żadnej przesady prawdziwe były słowa aktu Unii Lubelskiej, że Unie zawierają wojny z wojnymi i równi z równymi. Zmierzając do konkluzji, chciałbym jeszcze podkreślić, że Zygmuntowi Augustowi zawdzięczamy również utworzenie floty wojennej. Początkowo to była flota kaperska i tutaj nie było żadnych nowości, bo już jego ojciec wykorzystywał flotę kaperską, a także dziad wykorzystywał flotę kaperską w walce z krzyżakami. Zygmunt August przekształcił natomiast flotę kaperską w stałą państwową flotę. Więcej, utworzył w 1568 roku urząd zwany Komisją Morską do dowodzenia i zaopatrywania tej floty. Można powiedzieć, że powstał w ten sposób pierwszy w Europie urząd admiralicji. Zygmunt August znany jest z powiedzenia, że nie chciał być królem ludzkich sumień. Oczywiście powiedzenie to odnosi się do spraw religijnych. Za panowania Zygmunta Augusta elity senatorskie i elity szlacheckie były w 90 kilku procentach sprotestantyzowane. Można powiedzieć, że luteranizm i kalwinizm to było wyznanie ówczesnych elit politycznych, społecznych. Natomiast większa część społeczeństwa była katolicka w dalszym ciągu. Wśród senatorów rzadko było można znaleźć jakiegoś katolika. Nie ulega wątpliwości, że większość biskupów była katolicka, aczkolwiek niektórzy też sprzyjali nowinkom religijnym. W tej sytuacji król, wykorzystując umiejętnie pewne sprzeczności pomiędzy obozami politycznymi, zdołał zapewnić pełną tolerancję religijną, a z drugiej strony nie narzucił większości katolickiej kościoła narodowego. Innymi słowy, nie poszedł śladami króla Anglii Henryka VIII Tudora, który utworzył kościół anglikański. Powody obydwaj władcy mieli podobne, bo obydwaj mieli żony, których się chcieli pozbyć. Jednak obydwaj władcy mieli pecha. Te żony były Habsburżankami. Żaden papież w XVI stuleciu, gdy dominacja Habsburgów nad całą Italią była olbrzymia, nie mógł sobie pozwolić na to, żeby unieważnił małżeństwo jakiegokolwiek władcy europejskiego z Habsburżanką. W związku z tym oczywiście Zygmunt August też nie dostał unieważnienia ślubu, jednak sam przeprowadził separację i po pewnym czasie żonę odesłał do rodziny, ale wiary nie zmienił. Trzeba powiedzieć jeszcze o jednej kwestii, która miała dość jednak istotne znaczenie. Król nie miał umiejętności ułożenia sobie dobrych stosunków
rodzinnych. Nawet z nielubianą żoną można jakieś poprawne stosunki utrzymywać, tym bardziej z matką. Stosunki z matką do ogłoszenia małżeństwa z Barbarą Radziwiłłówną były znakomite, no to był ukochany syn, wielka nadzieja matki. Od ujawnienia małżeństwa nastąpiła narastająca wrogość między matką i synem. Można powiedzieć, że obydwoje postępowali nawet w polityce zagranicznej na złość jedno drugiemu. Przeciwniczka Habsburgów zdecydowała się w 1556 roku na wyjazd do swoich dziedzicznych posiadłości we Włoszech księstwa Barii Rossano. Posiadłości te leżały na terenie ówczesnego królestwa Neapolu i Sycylii, a królem był Habsburg hiszpański Filip II. Wcześniej jeszcze królowa udzieliła pożyczki cesarzowi w wysokości, to była suma astronomiczna, jak na ówczesne czasy, ponad 400 tysięcy złotych dukatów. Notabene do tej pory też jest pochodzone. Zygmunt August oczywiście, gdyby zdobył się na szczerą rozmowę, no taka jak jest w najbliższej rodzinie, to być może udałoby mu się matce wyperswadować ten pomysł. No ale król oczywiście wysłał tylko swojego dworzanina, żeby matkę przekonać, osobiście się nie pofatygował. Matka nie tylko wyjechała, ale też wywiozła resztę swoich olbrzymich zasobów gotówki. A miała je duże, bo przez kilkadziesiąt lat zarządzała olbrzymim kompleksem dóbr królewskich na Litwie i w Koronie. Tak więc no właśnie. To wszystko przepadło. Testament królowej Bony tuż przed jej otruciem został sfałszowany na korzyść oczywiście króla Hiszpanii Filipa II. Królową Bonę otruto w 1557 roku w Bari. Otruł ją jej zaufany dworzanin Papa Koda, który był jednocześnie agentem habsburskim. Arcykatolicki król Hiszpanii, taki tytuł nosił, nie zawahał się przyjąć tego spadku obciążonego zbrodnią, ewidentnie sfałszowanego. Zygmunt August próbował ratować sytuację, ale niewiele mu się udało. W wyniku starań otrzymał jedynie odsetki od tej pożyczki udzielanej cesarzowi. One były gwarantowane na dochodach celnych z księstwa Bari i Rossano. Są to tak zwane sumy neapolitańskie. Jednak ta ponura i bardzo niekorzystna dla państwa polskiego sytuacja miała swoje dwa pozytywy. Otóż w związku z tymi sprawami król zainstalował pierwszą stałą placówkę dyplomatyczną. Ona powstała najpierw w Madrycie, potem ją przeniesiono do Neapolu. I w 1558 roku, aby usprawnić połączenie komunikacyjne między Krakowem a Neapolem, utworzono pierwszy w dziejach polskich urząd pocztowy obsługujący regularnie linię komunikacyjną między Krakowem a Wenecją. Dalej to już poczta szła dzięki instytucjom pocztowym krajów włoskich. Kończąc już rzeczywiście, chciałbym w takim krótkim podsumowaniu powiedzieć, że paradoksalnie król reform nie chciał, a raczej był wprowadzony w taką sytuację, że tych reform nawet nie mógł chcieć. Ale się w końcu na nie zdecydował i co więcej potrafił umiejętnie tym procesem pokierować. Król niewątpliwie nie chciał unii realnej między koroną a Litwą, ale tą unię przeprowadził. I w dodatku przeprowadził ją tak
można powiedzieć nawet genialnie, że w sytuacji, kiedy Rzeczpospolita Obojga Narodów była już takim przedmiotem polityki mocarstw europejskich, państwem trzeciorzędnym, to nikomu na Litwie nie przyszło do głowy, żeby ten związek rozerwać. On był trwały, mimo że za nim nie stały żadne wielkie siły zbrojne. Król Zygmunt August był szczerze opłakiwany przez współczesnych. No, wiedzieli, że kończy się jedna epoka, epoka jagiellońska. Warto podkreślić, że również wśród historyków Zygmunt August cieszy się dobrą albo nawet bardzo dobrą opinią. Dotyczy to także historyków sztuki. I chyba nie bez przyczyny panowanie dwóch ostatnich Jagiellonów jest w polskiej historiografii oceniane jako wiek złoty. Dziękuję Państwu za uwagę.